Siema widzowie, kolejny odcinek. Dzisiaj nie będzie nudów. Tak widzowie, dzisiaj bez nudów. Kurwa, z tym światłem to ja naprawdę wyglądam jak minus 35 lat już. Jak ściągnę oksy? Widzowie. Czy ja już jestem stary? Ale w okularach wyglądam nadal jakbym miał 15 lat, więc będę w nich chodził. Chodzę w nich od 6 lat i gitys. Dobra widzowie, mam w kurwę siana. Trochę mi się umarło, porobiłem troszeczkę misji w międzyczasie, a dzisiaj mamy specjalne rzeczy do robienia ogólnie. Więc tak jak mówię, no nudy here. Idziemy sobie takim składem widzowie, zrobimy z niego zielony skład najlepiej. A to może zawsze trójka jest zielona, tak? A widzowie, więc nie muszę patrzeć, tylko klikam 3. Dobra, elegancko. Teraz rozumiem, myślałem, że tyle kolorów jest. Dzisiaj będzie średnia misja i będziemy się napierdalać. Dzisiaj najpierw albo robimy to, albo najpierw robimy bossa. Gdzieś tu był boss, widzowie. To jest to. Jest to misja średnia, jest to misja na ucznia i trzeba zabić ucznia nekromanty. Nekromanta odprawia straszliwy rytuał w niszczających korytarzach twojego rodzinnego domu. Musisz go powstrzymać. Nie no, korytarz czysty. No więc to sobie widzowie robimy, idziemy se takim składem i tyle. Aha widzowie, i było coś takiego jeszcze, jak teraz widzicie na ekrany, że jakiś krwawa herezja, jak skomunikowany szaleniec, zatrzymajcie sobie, jak chcecie przeczytać. Nie wiem o chuj chodzi, ale nie wiem czy on będzie pomagać, czy ni chuja nie będzie pomagać. Ale znając tam grę, to ni chuja. Dobra widzowie, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz zestaw, który... A to co to jest właściwie? Kurwa, to kupię też. My nigdy tego w życiu nie użyłem. Serio, ani chyba razu. Dobra, tak to wygląda. Wyruszałem pierwszy raz na średnią misję, więc mam nadzieję, że będzie ik. Uuu! Bobułka! Władza nad życiem i śmiercią. Czytajcie sobie. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Chyba nie zdążyłem przeczytać. O kurwa. No dobra. Nie zapowiada się widzowie ciekawie. A teraz będę, ja chcę czytać teraz. Aha. No to odjebałem kurwa na sam start. Nieźle. Niezłe odjebanko na sam start widzowie, ale by było śmieszne jakby tu był nekromanta. Ja się zsikałbym się ze śmiechu. Mogli tak zrobić, bo to ludzie by powiedzieli, na pewno go tu nie ma. Dobra, myślę, że nekromanta będzie albo tu, więc najpierw zabijamy nekromanta, a później bawimy się w inne rzeczy, więc wydaje mi się, że idziemy na sam dół. Albo tędy, 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 tędy i później się cofniemy, tędy, tędy, dobra. Tak jest, kurwa, tak robimy. O, i co to jest? To dostaliśmy. Szabrownik kniei. Plus 5 szans na szansę zwiadów Kwinieja i Tuwa. Pamiętać o tym, że możemy odpalić sobie drewno na opał i zrobić sobie kurczę tego. Odpoczynek. Dzisiaj pierwszy raz wam pokażę, na czym to polega pewnie. Chociaż znając mnie to pewnie jeszcze zapomnę o tym. Dobra, zaraza szmato. No co, no cios. Zapomniałem, widzowie już zapomniałem, że nagrywam, ej. Ale muszę się ogarnąć. Serio zapomniałem, że nagrywam, bo teraz cały czas grałem widzowie bez tego, bez nagrywania w ogóle. Zostaw lajka, widzu, zostaw lajka. Bez kitu, zapomniałem, że nagrywam. Dobra, walimy ciosy, walimy ciosy. Ja muszę przypomnieć sobie konwencję, która w mojej głowie, w której powiedziałem sobie, jak będę nagrywać te odcinki, więc muszę sobie przypomnieć, jak to było. Te walki chciałem pokazywać w ogóle wszystkie. Najlepiej będzie pokazywać bossa. W ogóle najgorsze będzie zrobić miniaturki, bo nie wiem czy zrobić jedną solidną, czy żeby się klikały to zrobić miniaturki takie, wiecie, że będzie boss, to będę robił miniaturkę z bossem. Ale zajmuje to zawsze mega w kurwę czasu. Giga w kurwę czasu. Dobra, oni są w ogóle już martwi. Jakie uciekajmy, co ty kurwa gadasz? Chłopie. Gościu. Gościu. Chodź tu. Nie ma co. Dobra, teraz to wam nic nie pokazuje, bo to.
Dobra, 4 herbu, 3 cytryny. O, cytrynki. Dobra. Od... A! Ja debil, widzowie! Ja debil, kościany klucz tu miałem użyć, kurwa! Zapomniałem o tym. Zapominam, że nagrywam, bo teraz, szczerze mówiąc, jak sobie to gram, to mam streama jakiegoś odpalonego na lewej stronie, albo coś sobie oglądam. No i przy okazji gram bardziej niż i ten. A jak nagrywam jednak odcinek... Ty! A ki chuj on ma taki stres, ciekawo. Czemu ja my mamy wszyscy taki stres? Ja pewnie to odkopowywanie ręczne, co ja odpierdalam w tej grze, kurwa. Ja pierdolę, myślę, że oni w ogóle nie mieli stresu. To nie za kurwa odporność na ogłuszenie. Ja pierdolę, no nie wytrzymie. Cios. Cios będzie lepszy. I lek? Nie, może kurwa tak zróbmy. Ich nie bijmy na razie, bo one się wyhealują pewnie szybko. Egzekucja, o, nieźle. Niezła egzekucja. O, i psycha. Nice, very nice. Co czujesz, że siądzie? Irracjonalność siądzie. To twarz jest maską, a maską jest twarz. Nice, very nice. Gromadzenie krwi. A to on nie wiem, że on też się healuje. Nie. Ale... A, ja zapomniałem w ogóle, że oni mieli karmazynową... No to właśnie, kurwa, żem... No, tak, tak. No, to żem powiedział, co? To żem powiedział, widzowie. Nie, o to chodzi. I to daje nam... To w ogóle tą karmazynową klątwą, to kurwa, ja wam pokażę to wszystko później, jak to kurwa wygląda i jak to działa ogólnie. A na końcu, jak sobie tam wrócimy do bazy, to wam powiem. Będziemy na bazie. No heal. Aha. Dobra, A chuj ci w dupę. Sam psycha siądzie. A nie tego, co... Dobra, już się skupiam, widzowie. Przepraszam, kurwa. Przepraszam. Jestem chujowy, arcy chujowy jestem. Już się skupiam, widzowie, już jest skupianko, już nie po... Zero błędów. No błędy. Dobra, cyk. Nawet będę sprawdzał procentowo, ile się to najbardziej opłaci. Zero błędów od teraz. No i on jak se dupnie... on jest z... A nie, teraz nie, ale jak będzie miał zew i my mu, słuchajcie, damy krew, to on... I co to daje? O! Mogę... użyj. No co ja nie wiem, kurwa, co to jest za nalewka. Może w jakichś późniejszych fazach w ogóle tego. Giereczki. I on jak będzie miał zew, to wtedy pije krew i akurat będzie giga koksem. Więc ta karmazynowa klątwa jest jednocześnie chujowa, a z drugiej strony jest całkiem spoko. Dobra, pochodnia. Rozbrajamy. Pójść tą stroną dziennika. Mam jakieś gdzieś napisane w ogóle szanse na zwiad? O, i co? I kto kurwa zgadzie będzie boss? Zobaczcie jakiej... Nigdzie się nie kręciliśmy. Prościutko, cyk, cyk, cyk i do bossa od razu. Od razu wiedziałem, widzowie. Tu co się dawało? Tu się dawało zioła lecznicze, ale można było coś chyba jeszcze dać. W teorii mógłbym dać to i nie martwić się i zawsze bym miał oświetlenie na maksa. Chyba. Ale jak damy to, to dostajemy skarby. 500 golda, zawsze to 500 golda. A i tak te pochodnie musielibyśmy zużyć, więc... Tak zużyjemy te pochodnie. Dobra, mamy bossa, widzowie. Wchodzimy do szefa. O kurwa. Niezłomny, zatrważający. Esencja koszmaru. Dobra, widzowie. Ile ma HP? Aha. 105. No i dobra, i zgaduję, że robi kurwa jakieś bardzo... A ja nie mogę zas... O kurwa. No właśnie, bo to jakby... O kurwa. A nie mogę sobie teraz... O kurwa, widzowie. Wiecie, jest taki problem. Ten gościu zadaje mega duży damage właśnie na bossy. Bo ty go zaznaczasz, on ma plus 90 obrażeń do kontra zaznaczony. I to jest zajebiste. Tyle, że nie jest. Bo nie mam kurwa umiejętności zaznaczania, jestem jebanym idiotą. Więc no chuj. O! Wiem co, nie wiem co powiedział. Szpony śmierci.
Okej. No, coś tak czułem, że to nie może być tak łatwo, widzowie, ni chuja. Dobra. Krwawienie, czy stakujemy? Mi się wydaje, kurwa, że obowiązkowo. Bo on ma małą odporność. Zarazę? No oczywiście, że stakujemy zarazę. Nice. Dobra. Na szczęście mamy tu takich, kurwa, giga koksów, że nie ma co, widzowie. Czy leczymy kogoś? A, cały teamek możemy trochę uleczyć. Nice. I myk jeszcze raz, tak? Please, fajnie by było. Zajebiście, dobra. Nie powinno być to jakieś ciężkie, chyba że właśnie kolejnym atakiem zada nam 20 obrażeń na każdym bohaterze. Egzekucja, myk. Wow, nice. No krwawienie obowiązkowo, ty. Ten chłop, ten uczeń nekromanty kurwa nic nie robi, halo. Zrób coś. Nice, ale żeś kurwa zrobił, ty. Ale żeś boba zrobił. Dobra, to jakiś giga nobys. Jakiś giga łatwy bossik. No, zgaduję, że jakbyśmy przeszli to wszystko, tą całą mapę i na końcu go trafili, to mogłoby być ciężej. Ale tak jak mówiłem, zważywszy, że jesteśmy na samym początku, no to GG, on już nie żyje chyba, co? Nie żyje jeszcze. O, no to w następnej rundzie już nie żyje chyba, że się hilnie. No nie, więc uczeń nekromanty, jakiś totalny nobas. Co robimy? Ja bym walnął ogłuszenie, bo żeby on chociaż nie zaatakował mnie. No i co, heal drużynowy. Full HP, kurwa, i do domu, no. Że możemy go zabić jeszcze wcześniej, nie? Chyba, że nie możemy. Jeden HP? 4 HP. Czy jestem w stanie go zabić jakoś? Nie. No zrobimy tak, może. Tak? Nie wiem. Ale miej już tą swoją turę i padaj. Oj. Żegnam, żegnam. Okej, plus 10 szans, plus 10 szans. O. Minus 1 szybkość? Chyba war w ogóle. Plus 5 ochrona, minus 1 szybkość. A, też wezmę. Kontynuuj przygodę, no jak widzowie. Idziemy tutaj. W ogóle teraz to samo możemy chodzić. Wyjebane. Dobra, mamy regał na książki. Kogo... Regał na książki daje chyba fajne rzeczy, a my byśmy chcieli, żeby on miał fajne rzeczy. Może się uda. No czasem jest kurwa niefajny. Ale istnieje szansa, że będzie fajna rzecz. Zawsze nie omieszkam kurwa sprawdzić. Okej. Okay. Zamknięta witryna. To akurat mam pierwszy raz i tu się używa kościanego klucza. Myk, dawaj skarby. No kurwa chujoza. Liczyłem na coś lepszego. Ja my się tu, no właśnie chciałem powiedzieć, czy my się w ogóle tu będziemy kurwa kiedyś bili, czy to przechadzka po parku, bo ja tu chodzę kurwa już od 3 minut i zero, nic, nikim się nie miałem, nie, zero bitwy, teraz też bobów dostaję, znaczy spoko, no. No nawet kurwa klikać nie muszę, bo on mi sam to na dupca. Ty, a ty kolego tutaj na bank ty nie powinieneś być z przodu, no. O, prześladowanie. Ja jestem wybrana, wy jesteście niczym. Nieładnie to tak do kolegów. O, pragnienie, widzicie? I teraz mamy tak. Minus 10 do odporności na ogłuszenie, zarazę, krwawienie, max PZ, szansa na cnotę, nie? Tylko jest szybszy. No ale ogólnie jest niefajnie. Tutaj ja bym w ogóle zrobił tak. Kurwa. 25 stresu, no chujoza. I o no, super. No i dobrze, psycha nam siada, ale ogólnie jest gituwa. I on teraz jak sobie, słuchajcie, dupnie monsterka. Nie, jak sobie wypije krew, to zaje... A co jakbym dał innemu? Pewnie psycha mu siądzie. I patrzcie. Cyk. O, plus 25 obrona, 4 szybkości i różne takie. Boosty. W gruncie rzeczy jest taka... Nie, taka sobie jest
ta żrąca krwi. Niby daje minusowe, jakby nie daje boostów jakiś turbo, ale jak już przyjdzie ten moment, to faktycznie coś tam daje. Dobra. Ej, za bardzo nie ma co komentować w tych walkach. Ja się serio zacznę widzowie zastanawiać, czy wam w ogóle pokazywać takie nudne walki. Niby coś się dzieje, ale kurwa, ni chuja się nic nie dzieje. Coś tam se uderzam, coś tam se umiera. Ktoś krzyczy, ktoś uderza. Ktoś tam, taka piosenka. Kurwa, BDS to śpiewał. Może mam wrzucę fragment. A takie kurwa, generalnie giga nudy. Gigantus nudus generalnie jest. Ten buczy brzuszku. Dobra, on jest martwy, to wam dalej nie pokazuję, bo się będę healować i tak dalej. Dobra, rozjebani, co zostałem? Coś tam dostałem. Zamiana i tutaj pytanie, czy chcemy stres minus 20 i życie, czy klejnot, szanse na klejnot, więc... kurwa, walne szanse na klejnot. O, i tak dostałem to. Dobra, idę dalej. Albo nie idę. Dobra widzowie, nie chcę mi się tego pokazywać, no nie będę wam pokazywać takich walce ich rozdupsem trzema kliknięciami. Widzimy się jak skończę walkę. O, dostał vigor. W ogóle te chłopy jakoś, skoro Warsmur jeszcze nas nie zabił. Ej, ale powiem wam szczerze, że kurwa mać. Te klauny, one praktycznie ciągle dostają cnoty. Ja nie wiem, czy one mają jakieś większe szanse na cnotę? Albo coś takiego, bo oni ciągle kurwa cnotę dostałem. Na chuj mi 5 wód święconych. Użyję na wszystkich. No kurwa i tyle, i biorę herba. Nie, no nie wiem, że on ma kleptomancję kurwa, bo nie wytrzymie. Dupnij sobie wodę święconą, już nie możesz? Co za zioła? Tyk. Co ty masz? Aha, nic nie masz, tak sobie otwarłeś randomowo? Okej. Witam. Dobra widzowie, jak będą jakieś kłopoty, to wam powiem, kurwa, jak nie, to też to skipuję, bo nie ma co widzowie, nudny to jak skurwesyn. Jedyne co było kurwa ciekawe przez tą chwilę, w których pokonywałem tych frajerów, to fajne odbicie wody w moim kurwa, tych na moich okularach. Cała... Wszystko co było fajne widzowie. Dobra, teraz rozbijemy obóz, bo nie wiem czemu nie mamy to drewno. Zjemy se coś. No i co zrobimy w sumie? Ty, od ciebie coś chcę? Nie wiem, wyleczysz go. Tyle. No i gi, tutaj wyleczę was ze stresu. Wszyscy kompanii obniża stres. Git. A, bo ja się z niego wyśmiałem. No i dobra. I obniżę jeszcze tobie stres, kurwa, i jest cacy. Coś jeszcze mogę zrobić? Jeszcze obniżę jej stres. Wszystko? Wszystko. Idziemy spać, wstajemy rano. Pewnie zaskoczenie. O nie. Udało się. O, jeszcze zwiadzik elegancko. Tu jest bitwa, to mi się O! Tajne drzwi, widzowie. Do tajnych drzwi. No nie, no co ty odpierdalasz, debilu jebany? Nieźle, kurwa. Postępujący kaszel. Super, ale jesteś kurwa koksem. Czemu on to wszystko otwiera? Mogę wiedzieć tak z ciekawości? Nie wiem, jakby on nie ma żadnego perka i on stwierdza... A chuj, otworzę. No, halo. Proszę tak nie robić. Idziemy do tajnych drzwi, widzowie. Mamy tu tajny kurwa starożytny artefakt. No, nie ciężko się domyślić, że jest tu potrzebny klucz raczej. Uuuu! O kurwa. Głowa Dismasa. News Max PZ. Obrona od stres i obrona ogólnej. Nie wiem, czy to takie dobre, ale... Kurwa, ale siadło, ty. Dobra, dajmy to komuś, żeby przytrzymał. Ale siana! Ja cię kręcę, widzowie. Idziemy jeszcze po ten jeden obiekt. Aha. Dobra, i tak idziemy po ten jeden obiekt. O kurwa, jak psycha siada. Tylko żebym zdążył rozebrać obiekt i nie wdał się w walkę. Chociaż walkę... Kurwa, no możemy zobaczyć jeszcze ten, ja ich pokonam kurwa w 3 sekundy, tylko żeby mi ten chłop nie padł. Masz jakieś ulepszenie na sobie? A, nie masz. A to w sumie kurwa może umierać. W sumie to mam wyjebane teraz jednak. Gdzieś tu jest obiekt? A to był ten... Kurwa, jestem też debilem.
Zaskoczenie. Dobra, skipnę wam to, bo to nie ma też soku. Te walki są tak giganudne, takie zwykłe. Walę to i oni umierają w 5 sekund. No, wreszcie się coś ciekawego stało, jak kurczę zawał. Faktycznie czuję się lepiej, że z tego zioła? O! Nice. Dobra, ona nie żyje. Nice. Może dostanę coś fajnego. O kurwa, dwa stresu więcej widzowie byśmy padli. Możliwe, myślę, zawał serca byłby. Dobra, wracamy. Dostaliśmy, o kurwa, obronę pod wpływem karmazynowej klątwy. Widzowie, ja pierdolę ile pitongu. Nie, myślałem, że będzie więcej w sumie. Nie jest tak dużo. Ja tyle normalnie też czasem zebrałem, więc... Nie jest tak najlepiej. Twardoskóry, fajne. Słaby hazardzista. Do dupy. Miesiąc rysuje się wyłącznie w Zamtuzie. No, też tak średnio. Lepiej jak jest różnorodnie. Czas i złoto nie były wydane na próżno. Nareszcie serum działa, coś tam. Dzisiaj opiekunowie ogłosili, że udało im się rządzić efektywne antidotum. Skrzydła aktywność jest darmowa. Ło kurwa, nice. Ale to cały czas będę miał darmową teraz tą? Czy jak? Ale fajno. Podoba mi się to, widzowie, podoba mi się to. O, i nawet to się zmieniło, pa. Ale zajebiste. Tylko powiedz, że zawsze będę miał za darmo, to będzie fajnie wtedy. I dobra. Kurwa, nikt nie gra na szulerni? Ugłupialiście wszyscy? Wszyscy byście się tylko biczowali, co? Też? Okej, nieźle. Nie wiem, usunę ci to kurwa. A nie, nie mogę, bo to 5000 pewnie będzie kosztować. Nice. Very good, very good. A ciebie mogę? O, mogę. 1600. No dobra, mam w kurwę siana. W sumie to w to idę w ogóle. Idę w ten lazaret ogólnie. Mamy jakieś fajne mi... O, i mamy jeszcze tą misję. Tą sobie jeszcze zrobimy. Ta wygląda ciekawie misja. Trzeba składu fajnego zrobić, fajny składzik. No i mi się wydaje, że jest kurwa koks. Składzik. A może tego zamiast tego? Ale też donki się chyba przyda też. Dobra, ulepszymy tu mu wszystko. To mu trzeba ulepszyć, cyk. No w sumie mu oblokował. Tu jest kurwa cacy. Jej leczonko, no i to ulepszył. U kowala, cyk, cyk. Cyk, cyk. I cyk, i cyk. Mamy mega dużo siana, więc się o to nie martwimy. Właściwie wyruszamy, widzowie. Let's go. Dobra, tak to wygląda i idziemy. Porcja krwi w stosownym momencie zacnie stawia na nogi. True. Nie wiem, czy trochę nie wziąłem za mało ziół leczniczych. Możliwe niestety, że tak. Albo za mało. Czegoś wydaje mi się, że na pewno wziąłem za mało. Bo już nie pamiętam do końca tych lokacji. Mamy aktywować 3 razy zapasy winiarza, okej. Okay. Cokolwiek to znaczy. A mogę jakby teraz zapalić pochodnie? A nie. Cześć widzowie, na bank wziąłem za... Wydaje mi się, że wziąłem wszystkiego za mało, szczerze. Jakby sporo rzeczy wziąłem za mało. Trochę przyskąpiłem, widzowie. Dobra, czy tutaj walki pokazywać wam? Pokazać widzowi walkę? Też walki nudne, no dupce. Dupcam tym, pokonuję frajerów. Pokażę wam tylko jak umierają i tyle. Nie ma co. O, a to ciekawe, pierwszy raz widzę, żeby on tak transformował. No i trzeci, nara. Dla dzieciaczków tej misji. Mamy już po drugie poziomy, zobaczcie, tak poulepszane postacie, kurwa. Idziemy na misję pierwszą, na pierwszy poziom, no to się nie dziwię, że my to rozpierdalamy w pół, nie? Też wam pokażę, jak wszyscy giną. I łupy. Nie wiem, prawie w ogóle HP nie straciłem z tego.
Umowy widzowe, dla dzieci ta gierka. Chyba, że mamy z bossem do czynienia. Ja nie wiem, kurwa, dlaczego ja walczyłem z tym krokodylem wielkim zajebanym. Nie rozumiem tego, dlaczego walczyłem z krokodylem, jak robiłem ostatnio. To pierwszy raz w ogóle tu byłem i od razu walczyłem z tego, nie? Z krokodylem, nie wiem dlaczego. To jeszcze ma ogłuszenie, ty masz, ty... Ja bym zrobił tak, kurczę. A nie, bo ty masz tylko bagiem. A, zrobiłbym, kurczę, tak i tak. Widzicie, to się łopatę daje i może być później ciężka. To fajne, fajne tu. A właśnie, bo herbów pewnie będzie dużo, bo to jest dwór jakby i tutaj... O, i co ja mam tu zrobić właściwie? O kurwa, jak to przeszukam, to są takie pojebane... A, tylko krew dostałem, ale mogą być jakieś pojebane łupy i tak dalej. To to robię? To jest zapas winiarza? To ta misja? Dobrze. Git. Sy kurwa kółko robimy. O! Co tu się robi? O, bandaż. Szczęście tego akurat wiem całkiem sporo. No to co, widzowie? Standardowo chyba, nie? Pokażę wam, jak giną. No nie będę ukrywać, że nie jest to ciężkie. No ale to przez to, że mamy ten poziom, a plus chciałem wam pokazać, bo myślałem, że to jakaś nowa, fajna misja nowa, że gdzieś zapasy winiarza, że coś ciekawego będzie się widzowie działo. A tu giga nudy idzie. Co to? O kurwa, ja wiem, co to jest za mgła widzowie. Ale mamy pochodnie. Ona nas przenosi w jakieś randomowe miejsce tutaj. Kurwa, nie mamy łopaty. To jest zajebiste z łopatą, nie? No jest jakaś szansa na... No... To się dzieje. Stres. Kurwa, łopaty, więcej łopat. Pamiętaj, Eryk, więcej łopat. Dobra, to tych walk wam już nie pokazuję, kurwa, tylko łupy będziemy zbierać. Okej, karmazynowa klątwa. Dostaliśmy. No ale trzeba się też z tym liczyć, że nasze postacie będą dostawać karmazynowe klątwy. Bo tutaj chyba nie trudno ją wyrwać. Dobra, ostatni ginie, bo tu... Nie ma co nawet widzowie pokazywać. Kurwa, jest sporo chyba rzeczy dostajemy. Co to jest? Unik, szybkość, odporność na osłabienie. Fajne. A wyłącznie łowczy. No i chyba ogólnie się też przyda jakoś. Łabga. Wszędzie te karmazynowe klątwy można. A, więc to jest to widzowie, tak? Czy nie? No i to się aktywuje pochodnią, którą nie mam, bo zużyłem jak jebany debil. Ale udało się, dostaliśmy coś z tego. Kurwa, gdzie są zapasy winiarza? Chyba, że czegoś... Nie no. Siema, niezła bitwa, widzowie. Dam wam jedną bitwę, bo tu widzowie... Kurwa, takie nudy. Pokażę wam, jak wygląda ta bitwa. Jedną bitwę wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Już na wyjebaniu, ja nawet się nie healuję po prostu. Nawet nie patrzę, tylko klikam lewy przycisk. Są momenty faktycznie w tej grze, w której naprawdę trzeba, słuchajcie, przekminić, kurwa, co się dzieje, nie? Ale... No to nie są te momenty. To nie jest ten moment, widzowie. Nawet nie patrzę, żeby healować czy coś. Klikam po prostu i wyjebane. O, karmazynowa klątwa. O nie. Co ja teraz zrobię, widzowie? Łonie, widzowie. Co my teraz robimy? Halo? Krew. Więcej krwi chcę. Za co? Za klucz? A, dobra, chuj z tym jedną krwią. I tak mam dużo. O. A tu był potrzebny... Nic w sumie nie było potrzebne. Co się dzieje? Miłośnik procentów. O. W mieście tylko pije. No niedobrze. Mała szansa na to było w ogóle. Kurwa, zrobię tą misję? No nie pierdol. Ty, poczekaj. Trzy zapasy winiarza naraz było w jednym miejscu? Czy te wszystkie te, co aktywuję raz na jakiś czas? O, właśnie to. A nie to. Ale te butelki to są zapasy winiarza, bo już nic nie rozumiem. Czemu miałem dać krew? Krew, nie? Ta. O kurwa, masz fajne rzeczy, ale... Dobra. Nie mam miejsca.
Włącznie oprych? Ja pierszuper. Dobra. Wątpię, że w tej ostatniej sali znajdziemy coś, co potrzebuje klucza. No i do... A, czyli to było jednak to cały czas, co mówiłem. No to tak zróbmy. Idziemy się jeszcze tutaj przejść, zobaczyć, czy jest tu... O! A to jest... Nie. Dobra, już nic nie wiem. A co jak zaaktywuję na zapas? Bo to jakby jest... Aha, bo jakby masz skrzynkę z winem, a to jest jakby zapas winiarza. To się trochę różni napisem, ale ma dokładnie tak samo wygląda. Ciekawe, czy jakbym użył czegoś innego, to bym coś innego dostał? Nie wiem. Kontynuuj! Plecak. Cyk. Wszystko? No, jeszcze bitwa. Dobra, pokażę wam, jak skończę. Dobra, coś tam jeszcze dostaliśmy, widzę. Możemy to zamienić za... Za żarcie? Chyba Worf. Wracamy, widzowie, wracamy. Czy ogólnie zebraliśmy dużo rzeczy? Co bym w ogóle dostaliśmy? Kontra nadrealny, wyłącznie okultysta. Trochę pamiątek faktycznie, tych herbów to się najebało trochę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej. No nie fajne. Nie fajne. Dobra, widzowie, widzimy się jutro. Tak jak mówię, teraz będziemy za każdym razem kolejnym odcinkiem, widzowie. Już się nauczyłem, jak to będzie wyglądać. W kolejnym odcinku idziemy na bossa i w każdym kolejnym odcinku będziemy szli na bossa i tak będziemy zaczynać odcinek. Zawsze bossem jakimś fajnym, żeby to ruszyć do przodu i żeby nie chodzić. Żebym, widzowie, nie chodził i nie walczył, bo to dość nudne, szczerze mówiąc. Wcześniej w kilku odcinkach już widzieliście, jak to wygląda i jakie są moby, więc teraz będą bossy i różne takie fabularne rzeczy. Tyle, widzowie. Żeby to było interesujące, ja będę rozwijał sobie różne rzeczy i za każdym razem będę wam pokazywał, jak to będzie wyglądać. O, w sumie jest... W sumie tą farmę jeszcze ma... To, o, wiem, jutro zrobimy bosika i farmę i wam pokażę, jak działa farma. Całkiem to będzie, myślę, ciekawy odcinek. No staram się, kurwa, wydusić z tego Darkest Dungeona, widzowie, ile idzie. Ale czasem, kurwa, narzędzia są chujowe i niewiele idzie. No to jest taka gra, no ale postaram się, żeby było najbardziej interesujące, jak się da. Bo ja to pewnie grę będę przechodził, kurwa, 60 godzin, a wy zobaczycie 6 godzin materiału, więc wyobraźcie sobie, ile będę tego wycinać i nie wrzucać, w ogóle nie nagrywać. Widzimy się jutro, chyba, albo coś takiego. Siema, zostaw lajka.